Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Demon's Souls, odcinek numer chyba 11, jeżeli dobrze pamiętam. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie na świat 2.2, czyli miasto tuneli. Więc jest to ta właśnie miejscówka z tą walką z bossem, tym ogromnym pająkiem. W sumie walczyłem tutaj kilka odcinków temu, pamiętam. I pamiętam, że od razu właśnie próbowałem przejść na te zupełnie nowe tereny. I muszę przyznać, że wtedy było to jednak zbyt ciężkie. Ale po tym, jak wygrałem te wszystkie inne światy, ten 3.1, 4.1, 5.1, no to to jest teraz odpowiednie przejście, no i teraz sobie właśnie tutaj pójdziemy. Ogólnie jest to taka ognista kraina, już próbowałem tam trochę dalej przejść, więc mniej więcej to już tutaj kojarzę. No i z tego też względu zmieniłem sobie trochę tutaj wyposażenie, mam tutaj w ogóle zupełnie nowy ekwipunek, który mniej niż 50% tutaj w górnym prawym rogu tego załadowania wymaga, więc dzięki temu jestem tutaj o wiele szybszy, mogę się tak tutaj szybko przewracać. No i przy okazji zamieniłem sobie jeszcze te wszystkie pierścienie. Teraz mam pierścień odporności na ogień, bo będzie tutaj dużo przeciwników ognistych. No i jeszcze pierścień regeneracji, czyli że po prostu będę się regenerował. No i w sumie tyle, więc przejdźmy sobie do samego gameplayu. No i zobaczymy, czy jestem już tutaj wystarczająco mocny, żeby z tymi przeciwnikami tutaj wygrać. Okej, czyli z tego co widzę, mamy tutaj cały czas oni są tutaj dosyć potężni z tymi atakami wszystkimi, prawdę mówiąc. Więc to jest ciekawa sprawa. Mogą tutaj chyba mnie łatwo przebić. A! I tutaj są takie bomby, bardzo interesujące. To jest właśnie taka bomba, która wybucha po jakimś czasie. Więc najlepiej po prostu sobie tutaj jak najszybciej przebiec. Szukaj ruda, więc po prostu sobie jak najszybciej tutaj przebiegniemy. I widzicie, już jest ta cała eksplozja. Więc to należy po prostu sobie tutaj przebiec i wtedy nie zrobi to wam żadnej krzywdy. Ale inaczej, no to może was praktycznie zone-shotować. Więc to jest tutaj ważna rzecz do sprawdzenia. Dobra, przy okazji mamy tutaj kolejnego wroga tego typu. Jest tutaj całkiem mocny, pamiętam, ale w sumie po tych wszystkich ulepszeniach nie robi mi aż tak tutaj dużej szkody. Pamiętam, jak właśnie byłem kilka poziomów niżej, no to wtedy było to o wiele cięższe. Dobra, więc z tego co my tutaj mamy, no to możemy sobie zjechać piętro niżej, ale odpowiednia droga będzie jednak o tędy, bo właśnie dam nam to tutaj przejście na takie niemożliwe do odblokowania z tamtej strony tereny. I tutaj pamiętam, był jeszcze jeden przeciwnik, więc proszę bardzo. A, i mogę go normalnie zablokować, więc to jest w sumie jedna wielka łatwizna. Więc blokujemy, robimy combo i w sumie tyle. Ja w ogóle tutaj gordo za niego zostaję, nawet tutaj dokładnie nie patrzyłem. No więc tak. A więc tutaj mamy zupełnie nowy typ przeciwnika. To również nie wiem, jak ja sobie tutaj na niego poradzę. Jak sami widzicie, już mamy te wszystkie ognistych wrogów, tak to się tutaj prezentuje. No i cały czas ma tutaj niesamowitą ilość życia, muszę przyznać, kurde. No więc pamiętam, że jak właśnie tutaj spotkałem tego wroga, to wtedy już się nie chciałem tutaj zagłębiać w te rejony. Dobra, więc postarajmy się jakieś tutaj kombo wjechać, kurde. Moja broń jest ta jakoś super mocna, muszę przyznać na to. Dobra, w takim razie jeszcze jedno kombo może tutaj zdążę wyjechać. No to będzie strasznie dużo tutaj wymagało, no. Kurde. Ale tutaj przeciwnik całkiem mocny. Może jakiś inny typ broni byłby tutaj nieco lepszy. No a w każdym razie da radę jeszcze to wszystko tutaj jakoś zlikwidować. No, mamy tutaj tą całą jaszczurkę. Opłaca się ją tutaj właśnie cisnąć. Z tego często tutaj dobre itemy wyskakują, więc zobaczmy, co to będzie. A, to są jakieś tutaj kamienie do ulepszeń. Dalej jest leże. Wiecie co, to chyba nie jest odpowiednia droga, żeby aż tak daleko tutaj spadać. Więc jednak przejdziemy sobie piętro po piętrze. No i z tego co widzę, raczej tędy będzie tutaj odpowiednia dróżka, więc zobaczmy, na czym to będzie tutaj polegało. O! Popatrz na to! Ale go tutaj zaatakowałem mocno. Aaaa! Czyli okazało się, że ja jakoś się tutaj na jego głowie skupiłem chyba. Jeżeli się szybko właśnie tutaj go zaatakuje, no to jest tutaj możliwość, nie wiem, stawiania jakichś headshotów i to wychodzi wtedy znacznie prościej. Z tego co zdążyłem tutaj zauważyć. No ale ogólnie wchodzę teraz na takie tereny, że jak za pierwszym razem tutaj przychodziłem, to w ogóle tutaj nie mogłem niczego wygrać.
Więc tak, więc macie tutaj ten wspaniały widok, tą całą lawę. I muszę przyznać, że to wygląda niesamowicie realistycznie. Nie wiem, jak tutaj będzie na YouTubie, ale muszę przyznać, grafika super to tutaj wygląda. No okej, więc po raz kolejny tędy sobie raczej nie zlecimy, to będzie tutaj zbyt ryzykowne. A więc postarajmy się znaleźć tutaj odpowiednią opcję. Wydaje mi się, że tędy. Ale tylko jeszcze tutaj odpowiedni skrót sobie znajdę. Wydaje mi się, że tędy będzie tutaj najlepiej spać, proszę bardzo. Więc postarajmy się tutaj jakoś tego totalnie nie zawalić. No i tak piętro po piętrze sobie po prostu jakoś tutaj zejdziemy. Tutaj mamy jeszcze jakichś ogromnych przeciwników, to może być dosyć ciężkie, dobra. Teraz tutaj. No trochę życia tutaj tracimy, ale nie ma aż takiej wielkiej tragedii. Bryła szarego kamienia, okej, coś znowu do ulepszeń. No i chyba tędy sobie tutaj przejdziemy, proszę bardzo. Nie trzeba tutaj żadnej większej filozofii, żadnego turlania. Po prostu tak sobie przechodzimy i w sumie tyle. Więc tutaj mam jeszcze do czynienia z jakimś pojedynczym przedmiotem. Co to może tutaj być schowane? No strasznie dużo tutaj przedmiotów do ulepszeń. Więc po tym świecie z pewnością się tutaj ulepszy na kilka różnych sposobów. I to chyba będą właśnie ci ogniści przeciwnicy. Tylko pytanie, gdzie tutaj jest w ogóle początek, a gdzie jest koniec tego przeciwnika? Jak do tego tutaj podejść? Ile to ma zdrowia? What the hell? Ja go tutaj praktycznie nic nie robię. Porąbane to jest. O nie. W sumie nie wiem, czy ja mam jeszcze jakiekolwiek tutaj inne bronie ustawione. O, to może być dosyć słaby pomysł. Oni są tutaj takimi tankami. O, jeszcze tutaj pułapka się okazała. Mogę się tutaj skupić na jego głowie, wtedy wychodzi to znacznie łatwiej, ale chyba jestem trochę tutaj spóźniony, kurde. A nie, sprzedałem mu tutaj jakiegoś headshota, więc proszę bardzo. Jest tutaj właśnie taka możliwość. No, najbardziej się boję tych wszystkich tanków, którzy właśnie tutaj są. To może być tutaj najcięższe. Dobra, w takim razie tego sobie dokończymy, ale wydaje mi się, że jakiś inny typ broni byłby tutaj na niego najlepsza. Tak, po prostu muszę go jakoś tutaj ominąć, więc ciężka sprawa. Chyba pod tym względem trochę tutaj zawaliłem. I co my właściwie tutaj mamy? Mogę sobie jakoś tutaj przejść? Jednak nie. No jeszcze jakieś dodatkowe tutaj tunele. Czy to jest odpowiednia tutaj dróżka? Pytanie, czy może w inną stronę? Może na samym początku tędy sobie przejdę. Z czym ja w ogóle tutaj walczę, no? Z tego co widzę, oni są tutaj super prosi do wygrania. W zasadzie w ogóle mnie nie atakują, ale są takimi tutaj niesłychanymi tankami, że to będzie dosyć ciężkie tutaj wygrać. Jeszcze mocne ataki tak tutaj funkcjonują. Chyba te lżejsze będą o wiele lepsze. Więc dosyć dziwny jest ten świat, muszę przyznać. W ogóle w sumie nie muszę tutaj chyba z tym drugim walczyć. Dajcie mi spokój. Przejdę sobie tak powoli. O, po raz kolejny. I patrzcie, skupiam się na tej głowie i koleś jest mordowany. Tak jest. O to tutaj chodzi. Dobra, bo ja w zasadzie nie wiem, co się tutaj dzieje, prawdę mówiąc. Nie wiem, co ja mam tutaj z drugiej strony, więc się uleczymy. Kurde, z dwoma sobie tutaj radzić, to już będzie większy kłopot. Nie wiem, jak ten ogień będzie mnie tutaj atakował. Dobra, proszę bardzo. No powoli jakoś tutaj. To mam na tym pierwszym się tutaj skupię. Trochę damage'a mi to zadaje, ale da radę wszystko tutaj wygrać. Kurde, ciekawy świat, muszę przyznać. Dobra, i teraz skupmy się. Ten cały czas tutaj pluje. Gdybym właśnie się na tej głowie skupił, ale to chyba należy zrobić na samym początku. Teraz już jest trochę za późno. Dobra, więc po raz kolejny, kolejne combo. Wydaje mi się, że jakieś inne typy broni byłyby tutaj znacznie lepsze niż to, co ja obecnie tutaj posiadam. No ale trudno. Nie będę się przecież już tutaj cofał. Więc dobra, kurde, ale ataki mi tutaj sprzedaje. W każdym razie leczenia mam tutaj niesamowicie dużo. Więc nie wiem, ta walka będzie się tutaj mocno dłużyła z tego, co widzę. Ta cała rozgrywka, tutaj tyle tankowych przeciwników, ale no jak na razie nie wyobrażam sobie, żebym miał tutaj jakkolwiek ginąć. Dobra, więc co my tutaj mamy? Bryła twardego kamienia. Czas na przewroty, okej. A więc mam jeszcze tutaj jeden przedmiot do sprawdzenia, to będzie tutaj całkiem przydatne. O, chwila, moment. Więc to sobie tutaj z przyjemnością wezmę.
No ale po raz kolejny mam tutaj do czynienia z tym ogromnym przeciwnikiem, kurde. To chyba będzie taka średnia sprawa. Teraz pytanie, którędy ja miałbym się właśnie tutaj dostać? Tam jest ewidencja jakieś przejście niżej. No ale pamiętam, że tutaj jeszcze był taki dodatkowy tunel. Może najpierw pójdziemy sobie w ten tunel i coś tutaj sprawdzę. Przy okazji mogę jeszcze tutaj biec tak o wiele szybciej, więc to także będzie przydatna sprawa. Witam serdecznie. Z kim ja tutaj mam do czynienia? What jolly traveling companions are we, eh? Pleased to meet you. Call me Patches. Oh, see that treasure over there? Go on and take it. My gift to you, just to show that we're friends. Phew, glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Dobra, więc koleś nam jakiś taj prezent chce podać, więc zobaczymy. I chyba mnie tutaj strollował. A zarazem tę jakąś maczugę. Zobaczymy, czy ta broń będzie jakoś tutaj lepsza na nich. Z tego co widzę, w sumie tak trochę średnio. Kurde! A ten przeciwnik w ogóle mnie tutaj nawet nie bije, to ja już w ogóle nie wiem. A ten Estok, jak to tutaj się prezentuje? Chyba ta maczuga sobie lepiej tutaj radzi. Nie no, nawet nie chce mi się na tego kolesia tutaj walczyć. Po prostu stojąca jakaś tutaj, nie wiem, magma i tyle. Więc powiedzmy, że nawet nie będę tutaj zbytnio się na nich starał. Chociaż tam była jeszcze właśnie jakiś coś tam jeszcze właśnie było. Ewidencja, jakieś takie dodatkowe przejście. I teraz nie wiem, czy ja w ogóle się jakoś tutaj przedostanę. Kurde, ale beznadzieja. Dobra, dajcie mi w sumie spokój. Chyba nie muszę tutaj z nimi wszystkimi się pojedynkować. To jest tak tutaj prosta sprawa, więc powiedzmy, że przejdę sobie jakoś w tą stronę i w sumie nie wiem. Spodziewałbym się tutaj pułapek na każdej... na każdym kroku. Gdyby tylko tak mieć przyjaciół. Właśnie w takich bardziej mrocznych tunelach. Spodziewałbym się pułapek na każdym kroku. O, dobra, mamy jednego przeciwnika. No tego to chyba wystarczy się tutaj bronić. Tak jest i w sumie kilka razy zaatakować i w sumie tyle. Więc taktyka jest tutaj bardzo prosta. Spójrz na lewo. No a tutaj po prawo także są jakieś przedmioty. Najpierw sobie tutaj chyba przejdę. Zobaczmy, czy to będzie na cokolwiek tutaj przydatne. I mamy do czynienia z jakąś ogromną przepaścią. To chyba będzie raczej ewidentna śmierć. Więc nawet nie ma co tutaj ryzykować. Od razu przejdę sobie w ten korytarz, tylko zobaczmy, czy jakieś tutaj pułapki albo coś w tym stylu. Jest tutaj stabilny grunt? Chyba tak. Poza tym jakiś tutaj świetlik mi drogę pokazuje. Może coś z tego tutaj wyjdzie. Wow! A to była ta bomba! Ukryty wróg. Kurde, ale dziwne to. O co tutaj w ogóle chodziło? Chyba ten świetlik, który tutaj właśnie był, to jakiś, nie wiem, metan albo coś w tym stylu i to po prostu właśnie to tutaj wybucha. Tego nawet tutaj nie rozpoznałem, okej. I gdzie ja tutaj się teraz przedostanę? No cóż, te tereny są tutaj bardzo rozbudowane. Krok naprzód, to nie jest dobra taktyka, come on. A tędy? Gdzie ja się w ogóle tutaj przedostaję? A mamy jakąś windę. Chwila, moment, ja chyba kojarzę jakieś tutaj windy. Chyba to jest właśnie ta winda, którą wcześniej tutaj widzieliśmy. No i teraz właśnie istnieje tutaj możliwość takiego przejechania na górę. A tutaj coś mamy? No, mamy jakiegoś porąbanego chyba przeciwnika, kurde. Patrzcie na to. Czy jest tutaj właśnie jakiś tego rodzaju? Wyczekuj skarby. Więc w sumie mógłbym sobie tutaj na niego przejść. Może jakoś go tutaj skuszy. Postaram się na początek zaatakować. To jest chyba jakiś przeciwnik mocnego rodzaju, come on. Co on jest taki tutaj szybki. Dobra, więc postaram się go jakoś tutaj obić przed samą walką. Proszę bardzo, tak się tutaj podchodzi. Ma jakieś tutaj chyba mocniejsze ataki. Więc zobaczymy, czy to jest odpowiednie tutaj podejście. Czy tutaj w jakiejś przepaści chyba jeszcze spadam. Trzeba tutaj uważać.
Dobra, najlepsza taktyka, proszę bardzo. Hej, koleś! Zwariowałeś chyba. Łodech, i jeszcze tam skarb jakiś mu został, naprawdę. Nie, tego się po prostu nie spodziewałem, że coś takiego tutaj wyjdzie z tego obijania, więc proszę bardzo. Taktyka po prostu najlepsza, jaką widziałem, i tym oto sposobem mamy... Tu jest bezpiecznie. Nie wiem. No i mamy te wszystkie przedmioty, te właśnie jaszczurki. What the hell, ich jest, są tutaj tysiące. Okej, tylko żeby tutaj wszystkie zaatakować, to będzie tutaj ciężka sprawa. Dobra, w takim razie staramy się jak najwięcej tutaj wykonać, proszę bardzo. Mam jeszcze jakąś tutaj możliwość? O nie, chyba mi uciekły. No nie wiem, czy to była dobra taktyka, może jakoś z łuku trzeba było tutaj podejść. Kurde. Dobra, w każdym razie przynajmniej trochę tutaj odnalazłem. Są jeszcze jakieś kolejne? To by chyba było na tyle. A nie, jest jeszcze jakiś tutaj jeden przedmiot, więc może warto było to wszystko tutaj sprawdzić. No, no nie, kurde, wpadam do jakiejś dziury, co to ma w ogóle znaczyć? Tutaj ewidencja jest, jakieś dodatkowe przejście, tylko trzeba tutaj umiejętnie wskoczyć. Może jakoś sturlania się? Kurde, no, ryzykownie. Dobra, powiedzmy, że jakoś tak sobie tutaj przejdę, tak jest. I mamy, no, kolejne tutaj przedmioty do ulepszenia, w sumie tyle, a tędy? Kurde, co ja w ogóle tutaj spróbowałem, nie mam pojęcia. Więc to był taki w sumie ślepy zaułek, mamy tutaj te wszystkie diamenty, skarby. Chyba trochę lepiej dało się do tego tutaj podejść, w każdym razie udało nam się tutaj odblokować przyjemne przejście, więc proszę bardzo, jeszcze tam jakieś z góry światło bije. Więc to było na tyle. No i w sumie cofniemy się chyba do tej, do tego głównego przejścia, właśnie gdzie ta lawa cała była. Wydaje mi się, że prócz tego raczej wszystko zostało tutaj załatwione. 4500 dusz mamy poza tym, więc to jest obecnie w sumie nie aż tak wiele. Żeby tutaj nowy poziom wbić, to muszę mieć 10 000, więc jeszcze o wiele więcej. Więc tak prosto niestety tutaj nie ma. Więc nie wiem, postaram się może do kolejnego bossa jakoś tutaj dotrzeć. Ale z tego co wiem, ten kolejny boss właśnie z tego świata będzie najcięższym bossem z całej gry, tak przynajmniej wiele osób mówiło, więc może warto jakoś to rozdzielić na jakiś inny odcinek, jeszcze dokładnie nie wiem. To jest właśnie taki demon ognisty, Flame Lurker chyba się nazywa. No i w sumie, no nie wiem, zobaczymy jak długi będzie ten cały epizod, te wszystkie właśnie miejscówki, bo wydaje mi się, że jeszcze wiele jest tutaj rzeczy do eksplorowania, zanim do tego bossa tutaj dotrę. Więc może skupmy się po prostu na tym, co mamy obecnie, czyli na tych wszystkich mniejszych demonach. Kurde, mam tutaj ewidencję jakąś złą broń, naprawdę. Żeby tutaj w ogóle ich zaatakować jakkolwiek, to strasznie długo tutaj wymaga. Muszę jakieś przynajmniej 3 kombosy tutaj wykonać i dopiero wtedy. Aczkolwiek oni nie mają tutaj żadnych ataków, więc to jest dosyć dziwny przeciwnik. Ile ja tutaj kasy z niego otrzymuję? 160. Czyli w sumie nawet nie opłaca się ich tutaj atakować, bo to jest super długie. Więc raczej będę ich po prostu tutaj omijał. Dobra, w każdym razie... Jeszcze jest tutaj parę przedmiotów, więc przejdziemy sobie jednak o z tej strony. Tylko tutaj wszędzie są te właśnie... Tacy przeciwnicy, kurde. Mógłbym ich jakoś tutaj ominąć ładnie. Może jakoś tędy, come on. Byłoby bardzo przyjemnie, a tutaj po raz kolejny mamy do czynienia z tym trolem, który wcześniej mnie tutaj... You? You're no joke, are you? Worry not. The treasure is all yours. Tough luck with the bear bugs, but you certainly showed them, didn't you? Here it is. Kept it safe for you. Go on. Take it. Take it. Jeszcze mam pierścień odporności na ogień, kolejny. A to ja już mam taki, czyli drugi już w sumie mam odporności na ogień, okej. Czyli jeżeli będę walczył z tym bossem, to może na dwa takie pierścienie sobie tutaj zawalczę, w sumie nawet nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jest jeszcze tutaj kilka przedmiotów do wzięcia. Zaraz, które ja tutaj strony widziałem, więc proszę bardzo.
od razu, jak już tutaj jesteśmy, no to postaram się tutaj na 100% wszystko wygrać. Mamy kolejną duszę i teraz chyba z tej strony się tutaj schodziło, tak jest, kolejny przedmiot. Więc nie wiem, to jest w sumie bardzo prosta kraina, tak bym tutaj stwierdził. Jak na razie nie było niczego, co by mnie tutaj jakkolwiek miało zagrozić, więc nie wiem, tak to się tutaj prezentuje, na dół. O, okej. Tam? On był wcześniej, no. A, czyli mogę coś jeszcze tutaj od niego kupić. Zobaczmy w takim razie, na co go tutaj stać. Kilof. Może właśnie ten kilof sobie kupię. Wydaje mi się, że... Co ja w ogóle tutaj słyszę? Jakby jakieś muchy mi tutaj latały. Kupię sobie kilof, ponieważ wydaje mi się, że to może być jakaś tutaj super dobra broń właśnie na tych przeciwników. Tak jakbym właśnie tutaj wydobywał tą całą magmę. Nie wiem. I co my jeszcze tutaj mamy? Dużo odłamek ostrego kamienia, to się bardzo opłaca właśnie do ulepszeń, więc to sobie tutaj zabiorę i powiedzmy, że to było na tyle. Dobra, tylko coś tutaj zawaliłem, ponieważ na górze jest jeszcze jeden przedmiot. O, to jeszcze jakieś latające, kurde, potworki, ale sobo. Wiecie co, chyba sobie jednak tutaj przejdę jeszcze do gry, więc chwila, moment. A dobra, w takim razie tutaj mamy ten cały przedmiot, więc postarajmy się jakoś tutaj spaść odpowiednio. Może tutaj lawy całej tutaj nie wpadnę i tym oto sposobem mamy jeszcze jedną rzecz. Kurde, ale tutaj na skraju. Trójkątna tarcza cienia plus 2. Czy to jest jakoś tutaj dużo warte? O, patrzcie na to, to ma tutaj bardzo dobre statystyki z tego co widzę, więc może warto sobie tutaj z tego akurat tutaj pocisnąć. Nieco lepsza obrona, więc dobra, więc pójdziemy sobie z tej strony i zobaczymy, gdzie mnie to tutaj doprowadzi. Dobra, więc nareszcie idziemy na nowe tereny i zobaczymy, czy cokolwiek tutaj będzie. Cały czas są tutaj zamrożeni właśnie takie te robale. Nie wiem, może będzie ich tutaj trochę więcej, więc... O właśnie, kurde, nie zdążyłem się na tej głowie skupić. Nie trzeba na tej głowie się tutaj skupiać, wtedy tutaj... Wychodzi to znacznie szybciej. No tak to może są tutaj wyjść. Dobra, więc mamy zawsze tutaj obronę, proszę bardzo. No nie. No i teraz już za późno, żebym tą głowę tutaj uderzył. Więc trzeba być tutaj, wykazać się większym refleksem niż ten mój obecny. W każdym razie nie jest to jakiś tutaj wielki przeciwnik. Więc tak, może jeszcze więcej tutaj będzie. Kurde! Mogę się na tej głowie skupić? O właśnie, patrzcie na to. Dobra, i to jest zawsze lepsza taktyka, więc tutaj wystarczy tylko już w zasadzie dobić na samym dole i w sumie tyle. Dobra, więc proszę bardzo, zawsze można się tutaj uleczyć i testujemy właśnie w głowę, tak jest, proszę bardzo. No nie! Dobra, dwa headshoty tutaj sprzedane i w sumie jeszcze jeden tutaj wystarczy chyba. Come on, skupmy się już tutaj na dole, żeby mieć stały atak. Tym to sposobem wygrana sprawa. Więc sprawdźmy, co jeszcze tutaj mamy. Tamci mnie jeszcze gonią, ale w zasadzie nie jest tutaj żadne zagrożenie. A więc. Tutaj kolejni zamrożeni tego typu. Zamrożeni albo jakoś tutaj w inny sposób zginęli. Magia, wypróbuj na kolejnym wrogu. Czy to już jest walka tutaj z bossem? Ten Flame Lurker? Tak szybko? Wydaje mi się, że to chyba... Za szybko, nawet nie mam pojęcia. No dobra, w każdym razie przynajmniej rozpocznę jakoś tutaj tą całą nową miejscówkę. Dobra, więc nie ma przynajmniej walki z bossem, po prostu tutaj przejść na takie wykopaliska. Dalej są jacyś wrogowie, się okazuje, a więc powiedzmy, że będę tutaj raczej powolnym krokiem szedł. Bardzo tutaj mało przyjemne miejsce. O, zobaczmy. Czysty przypadek. Co to może tutaj... być w tym miejscu. Dusza wojownika z opowieści. O, napadł mi jakiś czarny duch. Co to ma oznaczać? Chyba mam jakąś walkę z jakimś graczem, z tego co tutaj rozumiem. Powiedzmy, że przejdę sobie w takim razie na bardziej otwarte tereny może. Ktoś mnie tutaj napadł. Co to ma w ogóle oznaczać? Kiedyś miałem jakąś napaść, ale... No raz tutaj z jednym kolesiem wygrałem w sumie tyle. Więc nie wiem, może to jakoś przeczekam, albo coś w tym stylu.
Nie wiem, z której strony mogą być tutaj właśnie przeciwnicy. Co ma w ogóle znaczyć? Dobra, jak na razie jest chyba dosyć czysto. Więc powiedzmy, że... O, co się stało? 260 kasy dostałem za coś. Wydaje mi się, że to jest jednak coś innego niż ten... duch tajemny. Kurde, te napaści. W sumie jest tutaj właśnie wybór jakoś granie w trybie offline albo online. Jakoś tak to się tutaj prezentuje. Tutaj jakieś czerwone magmy, ciekawa sprawa. Dobra, w takim razie... Nie wiem, ten duch chyba nie potrafi mnie po prostu znaleźć, nie wiem. Więc przejdźmy sobie dalej. Chcę wrócić do domu, okej. Kurde, ale nieprzyjemne miejsce, niczym z jakiegoś koszmaru, muszę przyznać. Ej, koleś! Witam serdecznie. Nie, no ja go tutaj nigdy nie zabiję. Może jest jakaś inna taktyka, albo... Gdybym zmienił sobie tutaj broń może, kurde, ale bez nadzieja. Jeszcze się boję tego ducha całego. Bo tędy nie przejdziemy jak na razie, a tędy może? Może to będzie lepsze tutaj miejsce? Cały czas słyszę jakieś kroki, ale to... Chyba tego potwora... A! Chyba po prostu sobie zrobiliśmy kółko wokół niego. Patrzcie na to. No dobra, w takim razie widzę, że z tej strony mamy po raz kolejny do czynienia z tą całą bombą, więc tutaj trzeba odpowiednio się szybko przedostać. Z tej strony mamy kolejnego tutaj przeciwnika tego rodzaju, więc... No cóż, chyba jednak wybiorę sobie jakąś inną stronę, może jakoś tędy. Zrobimy jakieś tutaj kółko albo coś w tym stylu, albo ten koleś jakoś tutaj za nami przejdzie. Nie wiem, ciężko tutaj powiedzieć. Bardzo denerwujące są. Znaczy w sumie super łatwo byłoby z nimi wygrać, w zasadzie tylko spamować. Tutaj wystarczy te normalne ataki i koleś w zasadzie nic tutaj nie wykona na nas. No ale jednak strasznie długo to wszystko tutaj trwa, więc to jest taka średnia sprawa. Okej, a więc co my tutaj mamy? Czy ja mogę się aż tak bardzo tutaj przeturlać? Chyba to jest zbyt daleko, więc niestety nie ma takiej możliwości. I w sumie... Totalnie nie poznaję tych terenów. Zaraz, zaraz. Czy ja już tutaj byłem? Uwaga na kłamca z tej strony. Chwila, moment. A, czy jestem koło tej całej bomby? Okej, to już wiem. Czyli w sumie nie wiem. Okej, to jest jednak bardzo zawiłe są to wszystkie tereny, a więc mógłbym zrobić coś takiego, że po prostu sobie tutaj przejdę. Wtedy ta bomba powinna tam wybuchnąć. Kurde! Myślałem, że ten koleś tutaj przyjdzie bardziej w tą stronę. Więc jeżeli byśmy go tutaj wyprowadzili, to mógłby właśnie sprintem przejść tam za niego jeszcze, a nawet nie wiem, czy to jest odpowiednia... Nie, on się tutaj i tak zatrzymuje, więc chyba powiedzmy, że po prostu pominę sobie tą całą walkę. To jest już w sumie mało interesujące, a więc przejdziemy raczej tędy. Nie wiem co i jak. Dalej mamy te właśnie wszystkie tereny takie bardziej klaustrofobiczne, można się tutaj tylko zastanawiać, która strona jest tutaj odpowiednia. Tam mamy wyjście na bardziej otwarte tereny, a z tej strony? A z tej strony mamy pojedynczy przedmiot. Dobry przedmiot, wszystkiego najlepszego, czyli smoczy długi miecz, okej. Zobaczmy jakie to ma tutaj statystyki, 91. Wydaje mi się, że to może być całkiem mocna tutaj broń. Patrzcie na 91 plus 1. Czyli jeżeli bym ulepszył o parę tych poziomów więcej, wydaje mi się, że to będzie jeszcze lepszy niż ten Estok. No ale jak na razie Estok mam tutaj plus 5 poziomów, więc no jednak zostanę na tym, co mam obecnie. No i tak sobie tutaj zagramy. Dobra, więc z tego co widzę, udało mi się tutaj przejść na ten... cały poziom lawy. Ciekawe, czy ja będę mógł się jakoś po niej tutaj w ogóle przemieszczać. O, spójrz w prawo, okej. Więc chyba... Chyba to nie jest tutaj dobra opcja, żeby tutaj stać więcej, może jakoś tędy? Czy jednak jakoś tędy mogę się jeszcze tutaj przedostawać, ale... Nie wiem, czy to jest odpowiednia tutaj miejscówka w zasadzie. O, mam jakiś tutaj dodatkowy strój. Czy ja w ogóle mogę do tej lawy jakoś tutaj przechodzić? Czy to jest odpowiedni tutaj... Moment, no to trzeba się tutaj mocniej zastanowić, pewnie bym tutaj mocno obrywał. Kolejny przedmiot. Dobra, jest plama krwi. I są tutaj dodatkowo jeszcze jakieś kolejne klaustrofobiczne przejścia. Jak sobie w ogóle tutaj radzić? Z każdej strony zaraz będę miał tych ogromnych
kolesi, a z nimi mi się nie chce tutaj walczyć specjalnie. Dobra, zostaw mnie. Skupiam się na tych mniejszych, o tutaj. No i te jakieś znakomite skarby zazwyczaj mają, więc proszę bardzo. Obejrzymy sobie ciało i po prostu się stąd zmywam. Najgorzej by było, gdybym był właśnie tutaj zamknięty przez nich wszystkich. To byłoby o wiele ciężej. No i patrzcie, chyba uda mi się ten przedmiot jakiś tutaj zdobyć. Come on. Dobra. A, to chyba przeszedłem właśnie w tą drugą stronę, że tam z tamtej strony już byłem i teraz zrobiłem sobie kółko. Tak mi się przynajmniej mniej więcej tutaj wydaje, a więc... Co my jeszcze tutaj mamy? Atak dystansowy to najlepszy wybór. Gdzie ja w ogóle tutaj jestem? Nic tutaj nie widać. Widzę na jakieś, nie wiem, 3 metry do przodu i w sumie tyle. Mam kłopoty poleć tę wiadomość. Co to w ogóle może być? Czy wy się tutaj nie zgubiliście przypadkiem? Ja już w sumie nawet nie wiem, gdzie ja się znajduję. Mam wrażenie, że idę do jakiejś nory tutaj. Jakiegoś demona najgorszego i w zasadzie tyle. Chwila, chwila, czy ja już w zasadzie tutaj byłem wcześniej? Jakieś tutaj tereny w sumie niesprawdzone nigdy, więc nie wiem. Dobrze, ja tutaj idę? Potwory we wspomnieniach. Kurde, to jest jakaś tutaj większa miejscówka. Wydaje mi się, że tam trzeba będzie zejść. Okej, wiecie co, jeszcze się tutaj cofnę. Tam było jeszcze właśnie parę rzeczy do sprawdzenia w tym, jak to się nazywa. Przy tej lawie. Więc może tam sobie na razie tutaj podejdziemy. Może to będzie tutaj odpowiednia sprawa. Bo tam tyle przedmiotów leżało interesujących. Więc to po prostu trzeba tutaj sprawdzić. Chwila, moment. Jeżeli pójdziemy sobie o tutaj, przy okazji jeszcze założę sobie, a może nie, już bez żadnych kolejnych pierścieni. Tutaj były przedmioty, zaraz, zaraz, gdzie ja je tutaj widziałem? Tędy? Coś tutaj mamy? Chyba nie. Tutaj coś jest, patrzcie na to. Jeżeli bym się tak przeturlał, trochę mi to zadaje, ale da radę to wszystko tutaj przeżyć. Dotknij plamy krwi, kurde, muszę ten przedmiot tutaj zabrać, come on. Obejrzyj szczątki, tak jest. Smoczy kamień, pewnie się tutaj przyda. No w takim razie bierzemy po raz kolejny. Kurde, sporo tutaj obrywam, więc proszę bardzo, leczenie. No ale podczas tego całego turlania nie otrzymuję żadnych obrażeń, więc... To jest ta odpowiednia sprawa, więc jeżeli właśnie przeturlamy się w taki oto sposób, no to... Zero damage otrzymuję, więc... Trzeba zwracać na to uwagę. I jeszcze tutaj coś się znajduje, jakiś pojedynczy przedmiot, tylko... Nie wiem, czy ja tutaj przeżyję to wszystko, kurde. Trochę tutaj agresywnie wbijam, no nie, o nie, o nie. Ale było blisko, dobra. W takim razie chyba wszystko już mi się udało tutaj znaleźć, więc po prostu wspaniale. I czyżby to już było na tyle? Nic więcej tam raczej nie ma, dobra, już nie będę więcej ryzykował. Przejdźmy sobie na tą kolejną miejscówkę, którą udało mi się znaleźć właśnie w tych tunelach ogromnych. To tędy było? Już nawet dokładnie nie pamiętam. Tutaj się można serio mocno pogubić. Ej, zaraz, mnie tutaj w ogóle nie było jeszcze wcześniej. To jest chyba jakaś zupełnie inna nora. Nie, czy jeżeli tutaj spadnę, to będzie bez sensu, to się cofnę. Chyba. Chyba jednak w tą drugą norę trzeba było tutaj się przedostać. W każdym razie bardzo dobre tam rzeczy znalazłem, to akurat muszę tutaj przyznać. Ciekawa sprawa. Co z tego wyjdzie, jeżeli ja później to wszystko tutaj sprzedam. I chyba tędy. Tak, to właśnie ten atak dystansowy tutaj był w podpowiedziach. I tym oto sposobem idziemy na te nowe rejony. Te bardziej otwarte. Kurde, jeżeli to trzeba będzie aż tak tutaj dużo przechodzić między tym startem, a tym kolejnym bossem, to będzie naprawdę denerwująca sprawa, jeżeli ja bym to wszystko musiał powtarzać. Potwory we wspomnieniach. Okej, więc teraz się zastanówmy, w jaki sposób odpowiednio tutaj zeskoczyć. Kurde. Aż tak bardzo? Czy ja w ogóle to przeżyję? Może jakoś tędy? Ja nie mogę, a tutaj skok będzie legendarny, nie wiem. Nie wiem, czy ja w ogóle mógłbym aż tak tutaj to wykonać, czy ja tutaj nie zginę. Ale słabo. Ale słabo. Inaczej? Potwory we wspomnieniach. Kurde, jestem zgubiony totalnie.
Dobra, próbujemy jakiegoś skoku może, zobaczmy co z tego wyjdzie. Nie, nie da rady. A przeżyłem, nic mi się nie stało. Spadłem pod takim wspaniałym kątem, że aż nie wiem. Więc to było na tyle. O, mamy do czynienia po raz kolejny z tymi, więc proszę bardzo, trzymajcie headshoty. I skupmy się teraz na samym dole. Tak jest, kolejny tego typu. Więc headshoty po raz kolejny, tak jest. Załatwiony, jeszcze jeden. Dobra, skupmy się na głowie. Mam. Dobra, to jest ewidentnie najlepsza taktyka. No i teraz trzeba się zastanowić, gdzie ja miałbym teraz pójść. W ogóle nie kojarzę tych terenów, nie wiem. Dobra, niszczę wszystko, może jeszcze coś tutaj z nich wypadnie. Ale jednak nie, więc nie wiem, zobaczmy drabiną. Może jeszcze tutaj jakieś dodatkowe przejście będzie. Rzeczywiście coś tutaj mamy, okej. Okej, mniej więcej już kojarzę te wszystkie tereny. Dusza nieznanego bohatera. Nie, myślę, że w miarę dokładnie to tutaj wszystko wygrywam. Dużo tutaj właśnie tych wszystkich dusz, więc jeżeli będzie okazja jeszcze to wszystko wydać, to z pewnością sobie to wszystko tutaj sprawdzę. No ale gdzie ja się w ogóle tutaj znajduję, to niestety obecnie nie wiem. A tutaj piętro niżej? Coś tutaj jeszcze mamy. Chwila, moment. Patrzcie na to, okej. Tym oto sposobem jest dusza nieznanego bohatera. Kurde, to będzie tyle kasy z tego tutaj. Chyba ulepszę się na jakiś dodatkowy poziom, tak bym stawiał. Nie, to jest bez sensu tędy przejście. Muszę się po raz kolejny tutaj dostać, kurde, ale spadam bez sensu. Chwila, moment, muszę się jeszcze zastanowić po raz kolejny na te drabiny. I coś tam jeszcze jest na górze ewidentnie. Jakieś tam dodatkowe przejście. Więc nie wiem. Niestety nie znam tej całej mapy na pamięć, muszę przyznać. No patrzyłem właśnie tylko przed przygotowaniem się na taką ogólną mapę, ale w trójwymiarze wygląda to zupełnie inaczej. Te wszystkie korytarze, ten zestaw korytarzy właśnie jest tutaj tak skomplikowany, że to jest niesłychana sprawa. No już tutaj wspominałem wielokrotnie, osobiście nie grałem nigdy w wersji na PlayStation 3. To jest moje takie pierwsze przejście, więc... Więc nie wiem, i tak mam nadzieję, że w miarę dokładnie tutaj wszystko wygląda. Ledwo się udało. Ale na co ja w ogóle tutaj tak wskakiwałem? What the hell? O co tutaj dokładnie chodzi? O co tutaj dokładnie chodzi, pytanie? Co my tam mamy na górze? Kurde, ale ciężka robota. No nic więcej tutaj nie wykonam. Dobra, w takim razie zlatujemy. Może to jakoś tutaj doprowadzę do tego samego początku, tak bym stawiał. To całe tutaj przejście, tak bym tutaj, nie wiem, w zasadzie czy to jest odpowiednie tutaj, odpowiednie rozumowanie, ale pamiętam, że jeszcze na samym początku było takie dodatkowe przejście w drugą stronę. Jak się właśnie tam wychodziło do tego od respa. Więc nie wiem, a tutaj tak się to robi. Więc zobaczmy, co my właściwie tutaj mamy. Wow, wow, ale tutaj tereny otwarte. Tutaj mam jakiś skarpa z tej strony. To jest chyba walka z bossem. To jest chyba walka z bossem. Trawa, dobra. Więc w zasadzie nie wiem, czy ja chcę z tym bossem tutaj tak szybko walczyć, bo to będzie ten Flame Lurker z pewnością, tak? Ten najtrudniejszy boss całej gry. Tak tutaj... Wiele osób mi mówiło, widziałem właśnie na internecie, że tak tutaj się wszyscy chwalili właśnie wygraną z tym przeciwnikiem, więc wydaje mi się, że to akurat zostawię sobie na kolejny odcinek, tą całą walkę z bossem. Może jeszcze jakieś przygotowanie sobie tutaj ustawię na niego i przy okazji była tam jeszcze taka inna dróżka, którą chciałbym tutaj zobaczyć. Wow, 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 w ogóle... Kurde, mamy tutaj do czynienia z jakąś masakryczną ilością przeciwników, kurde, ale słabo. Naprawdę aż trzech tutaj jest. Dobra, w takim razie... No cóż, trochę to zajmie, zanim ja to tutaj wszystko wykonam. Chwila, moment, kurde, plują tutaj w nieskończoność, no nie. Mogę się tutaj skupić na głowie, a mogę tutaj w zasadzie w tej kuszy bić? O, to jest dobra taktyka, patrzcie na to. Czyli wystarczy z daleka tutaj z kuszy sobie strzelać. No to najlepiej tutaj wyjdzie. Jeżeli macie tutaj problemy, to jest w sumie chyba najprostsze rozwiązanie. Dobra, więc proszę bardzo, skupiamy się na głowie. I w sumie to było na tyle. Więc prosta rozgrywka, tak jest. Okej.
I co my tutaj mamy? Odłamek kamienia, proszę bardzo. I jeszcze coś. Ręce Boga. Co to w ogóle ma znaczyć? No, dokładnie nie wiem. W każdym razie jest jeszcze jakieś tutaj ukryte przejście, chyba nic z tych rzeczy. Transportuje cię z powrotem do spójni. Czyli tutaj niczego nie trzeba brać. Dobra, więc to sobie tutaj wykorzystam. Użyj, dobra. Więc tutaj sobie z tego miejsca wrócimy. I jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałbym właśnie tutaj zbadać. Więc dobra, nic tutaj nie straciłem. Bardzo dobry przedmiot, ale... No tylko raz można było go tutaj tak wykorzystać. A więc pomyślmy. Jest jeszcze jedna sprawa. Jest jeszcze właśnie jedna sprawa w tym mieście tuneli, którą chciałbym właśnie tutaj sobie sprawdzić. A mianowicie właśnie jeszcze jeden tunel. Wydaje mi się, że to będzie się jakoś tutaj łączyło. Może pamiętacie, właśnie tutaj jeszcze było przejście takie w prawo. Jeżeli dobrze mam tutaj ten, nie wiem, wyobraźnię przestrzenną, to wydaje mi się, że jakoś się będzie to wszystko tutaj łączyło. Nie, to jest bez sensu, że ja tutaj nie blokuję. Może zawsze tutaj zablokować na początku, okej. No właśnie jest jeszcze to przejście. Wydaje mi się, że to się będzie jakoś tutaj łączyło, więc chwila, moment. Zaraz sobie to wszystko tutaj sprawdzimy. Przy okazji mogę jeszcze tutaj takie mocniejsze ataki stosować. Więc proszę bardzo. No nie wiem, czy pamiętacie to całe miejsce? W sumie bardzo blisko tego respa, więc tak jest. Wszystkich tutaj mordujemy i mamy kolejnych przeciwników. Więc proszę bardzo. Tworzymy combo. No jak sobie teraz radzić z taką ilością? Kurde, 50 tutaj jest dosłownie. Dużo ja kasy za to wszystko tutaj otrzymuję, nawet nie wiem. Kurde. Dwóch na raz to potrafi ta jednak spory damage zaaplikować. Dobra, w takim razie cofamy się. Teraz combo. No i jeszcze właśnie jest to miejsce. Z tej strony chciałbym tutaj zobaczyć, jak to tutaj wygląda. A ten z pięści mi jeszcze tutaj bije. I zobaczmy, gdzie ja się w ogóle tutaj znajduję teraz. Czy to jest właśnie ta sama kopalnia? Nie bój się śmierci. Kurde, nie jestem przekonany. Więc wydaje mi się, że jeżeli zlecimy właśnie tędy jakoś umiejętnie, to będzie tutaj możliwość jeszcze odblokowania kilku przedmiotów dobrych i to chyba będzie właśnie szybsze przejście do tej walki z bossem, ale nie jestem tutaj do końca przekonany. To w sumie bardzo podobna miejscówka, jestem prawie na 100% tutaj pewien, ale nie wiem, jeszcze będę musiał to jakoś tutaj sprawdzić dokładniej. Dobra, więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to było w sumie na tyle. No i w przyszłym odcinku postaram się jakoś tutaj zawalczyć z tym kolejnym bossem, tym Flame Lurkerem, czy tam jak on się tutaj po polsku nazywa. A więc tak to będzie tutaj wyglądało. Jeszcze może jakąś tutaj, jakieś ulepszenie sobie zastosuję tak na koniec odcinka, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to się teraz u mnie prezentuje z tymi wszystkimi przedmiotami. Strasznie dużo dusz właśnie tutaj udało mi się otrzymać ostatnio. Dusza demona to nie, to też nie. Opowieści, dobra, zobaczmy, dwie na raz. Okej, 4000, wspaniała sprawa, tutaj też chyba powinno to 2000, a tutaj użyj. Dobra, 1600. Więc to powinno mi tutaj starczyć na parę rzeczy. Dobra, szukaj mocy dusza. Duszy i teraz pomyślmy, co by się jeszcze tutaj przydało. Na 40 poziomie duszy jestem, więc chyba nie ma takiej tragedii. I teraz może w siłę, żeby więcej tutaj damage'a bić. Może lewy broń, prawy broń. Wytrzymałość, zręczność? Co daje zręczność? Może zręczność to z prawego chyba, jak tutaj atakuję więcej, trochę będę bił. Więc powiedzmy, że pójdę sobie w zręczność, niech będzie i tak. Dobra. I w sumie jeszcze nie wiem. Jeszcze jakieś tutaj inne typy leczenia, może coś w tym rodzaju. A, napraw sprzęt jeszcze mogę tutaj wykonać, okej. No i kupimy sobie jeszcze, a nie zaraz, a ulepsz broń. A właśnie, jeszcze mam ten nowy sztylet, czy tam, no właśnie, smoczy długi miecz.
Wydaje mi się, że on będzie jakoś tutaj legendarnie mocny. Jak to w ogóle tutaj bije? Pewnie bardzo podobnym stylu, czyli... No dobra, więc postaram się właśnie w ten sposób tutaj ulepszyć, więc chwila, moment, ulepsz broń. Czemu estok? Nie chcę estoka ulepszać, tylko chcę ten miecz ulepszyć. Czy ten w ogóle jest do ulepszania? No, nie wiem. Dobra, więc przetestowałem sobie jeszcze tą nową broń, właśnie ten nowy miecz, smoczy długi miecz. I rzeczywiście jest on tutaj super mocny, ale niestety nie mogę go ulepszyć u tego kolesia, może u jakiegoś innego. Bo tam byli jeszcze jacyś inni, więc może to będzie ta odpowiednia taktyka. No ale na razie nie jestem tutaj przekonany. W każdym razie jest to broń ognista, więc jeżeli chodzi o tego nowego bossa, na którego sobie mamy tutaj walczyć, no to nie sądzę, że to będzie tutaj odpowiednie rozwiązanie. Więc raczej pójdę w stronę tego całego estoka mimo wszystko. Tutaj sobie go ulepszyłem, 128 damage'u, więc to i tak bije tutaj całkiem okej. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy odcinek. Udało mi się tutaj wygrać całą kolejną krainę, tą 2.2, prócz właśnie tego kolejnego bossa, więc to sobie zostawimy na kolejny odcinek. Myślę, że to już tutaj zasługuje właśnie ta walka na kolejny epizod, więc jeżeli jesteście tego zainteresowani, no to zostawiajcie lajki sobie i dzwonki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.